Cześć, witam was w kolejnym odcinku z gry Europa Universalis 4, w którym gram Czechami. I w tym odcinku będę, oczywiście obiecanie, podbijał Węgry. Okazuje się, że tylko same Węgry, bo Litwa z przyczyn jakże wiadomych nie przystąpiła do wojny. Więc jak zobaczyłem, że tylko Raguza przystępuje do wojny, Litwa odmówi, to od razu zaatakowałem. Te trzy prowincje zostały podbite przez Moskwę, czy jedną z prowincji, na którą miałem claima, ale sobie jednak podaruję. Żeby ludzie dołączyli do wojny, musiałem Austrii obiecać terytorium, a reszta jakoś się po prostu zgodziła. No więc przechodząc tak bardzo, jak zobaczyłem, że bardzo szybko podbiliśmy Sorpon, potem wszyscy ruszają do Pesztu, to razem z nimi ruszaj mamy już 14%, choć oblegamy go może od tygodnia. Więc zobaczyłem to od razu, a zaatakowałem i tak się dzieje. Widzicie, armia litewska nie jest podświetlona na czerwono, bo armia litewska osobiście teraz właśnie ma problemy wybłagane jakże przeze mnie, żeby właśnie Moskwa zaatakowała Litwę. Chociaż mogła to uczynić wcześniej, ale niech będzie i ten moment. Co w tej wojnie będę chciał zająć? Myślę, że Zemplen to na pewno, że tak powiem, to jest Zemplen. No i jeszcze w sumie nawet nie wiem, co za bardzo jeszcze mógłbym chcieć. Myślę, że dla Austrii będę chciał jakąś na przykład Zagrzeb, bo na pewno nie będę chciał żadnej prowincji u wybrzeży, bo nie będę im wybrzeża powiększał, że tak powiem. Dlatego od razu ruszam tutaj, gdzie ruszają również moi sojusznicy, ale żeby nie było żadnych niedomówień, to sobie najpierw ruszę na Likkę, żeby nie było, że Austria to zajmuje. Shipbuilding time, to nie jest takie złe. Aha, tutaj rozegrała się chyba bitwa, ale Węgrzy ją przegrali. Dobrze dla mnie. Tysięcy raguzańskich wojsk tutaj jest blisko mnie, ale raczej się chyba stąd nie rusza. Wiem, tą prowincję dam Austrii, bo może jeżeli tą prowincję dam Austrii, to to się przemieści jednak na Austrię, a nie w tym kierunku będzie szło. Bo idzie w trochę złym kierunku. W ogóle strasznie powoli ta reformacja tutaj dochodzi. Strasznie mi przykro z tego powodu. Kolejna prowincja, w której jest, ma być moja kultura. Chwila, gdybym chciał do Przemyśla, to mogę chcieć do Przemyśla. Ale widzę, że oni tutaj ze mną idą. A, bo rozumiem, że musimy zająć Dalmację, żeby tutaj móc zaatakować. Dalej, no i widzicie, jak bardzo szybko i sprawnie nam idzie ta wojna, aż nawet się nie spodziewam, że aż tak bardzo. Aha, na razie nadal nie mogę wcale przez Bośnię sobie przejść, albo w ogóle na wprost. Czemu by nie? I Wolynian Separatist, właśnie, i to jest największy problem, mój ból dupy osobisty. Że nie chcę tego właśnie, bo oni wołyńscy separatyści. To mnie denerwuje chyba najbardziej w tej grze. Ci wołyńscy separatyści są najgorsi. No zaraz armia węgierska zostanie zniszczona i w ogóle Litwie nie pomoże, więc Litwa też straci swoje terytoria. Co w sumie z drugiej strony będzie dla mnie lepiej, bo Polska nie ma żadnych sojuszy i następnym moim celem znowu będzie Polska. No i to jest świetne w tej grze. Niektóre rzeczy są kompletnie beznadziejne, ale niektóre są naprawdę dobre. A tylko spróbujcie zaatakować Dalmację, to was zniszczy. Dobra, mogę bezpośrednio sobie iść do Dalmacji, tylko chciałem sprawdzić tak dla formalności, bo 16 tysięcy na pewno pokona 6-tysięczną armię.
Ja nie będę wołyńskich separatystów atakował, to najwyżej Przemyśla nie przejmę, bo bardzo chciałbym zostawić problem tutaj Węgrom, ale widzę, że jednak przemyscy separatyści sobie jednak idą gdzieś tam daleko. Merkantalizm chętnie wezmę. Dania ma mnie gdzieś i tutaj mi to dogłębnie mówi. Muszę... No i tutaj teraz do Polski się przenieśli. Gdyby tutaj naprawdę sobie odzyskali niepodległość, to to nie byłoby takie głupie, bo wtedy miałbym jeszcze bardziej Polska była podzielona, jeszcze miałbym mniej bardziej prowincji. A czym mniej etnicznie polskich prowincji, tym lepiej dla mnie, bo będą mieli więcej buntów. Dobra, może przejdę już do Dalmacji, żeby nie, się nie męczyli. O, widzę, że tutaj chcecie podpisać ze mną pokój. Zrzekniecie się nowych zamków Spisza, Popsroku i Tercina. Aha, nie, panie. Nie tędy droga. Chwila, bo coś. Dobra. Jedziemy dalej, nieważne. No, następny teraz w Podolu zamek. Właśnie tutaj chyba nie jest fort level 2. No to jest zamek. Blaspchemy Act in Palatinat. No i co? I strasznie powoli w ogóle. Zawsze pamiętam, to było takich 3 albo 4 ośrodki po prostu i było wszędzie. Była ta reformacja, a nie to co teraz. Bez sensu. Chyba ograniczyli trochę, bo ta dzika reformacja, to zawsze pamiętam całą Europę, nie? Jak grało się kiedyś w Europę Uniwersalistów, wtedy to był kosmos. Cała wtedy Europa była w szponach. Po prostu... A spalę im Dalmację, niech będzie, bo tu jest bardzo dużo ośrodek handlu i niech te przez te 10 lat mają jakieś tam minusy. Wolnian separatist. No i teraz zamek, jak zdobył zamek, to... A bo stąd się wzięli, a tu Kiewan separatist. Aha. Uuu, co zrobili Węgrzy? O, dzień dobry. Co zrobili? O, i teraz mnie oblegają, dobra, tak chcecie, zaraz z wami podpiszę pokój, nie będzie. Ty, no co ta Moskwa robi w ogóle, nie? Bez sensu, dobra. Mogę sobie... A to oczywiście nawet nie, na to nie patrzę, bo też państwa są żałosne, próbując przystąpić do koalicji. Przemyśl, chociaż ci wołyńscy separatyści, ale prędzej czy później będę musiał tam pójść po to. I lepiej teraz niż później. Chociaż mam rosz. Czemu mam tak dalekie prowincje brać? Jak wezmę Peszt, to oczywiście będę miał... A nie, w sumie nie będę miał aż takiej koalicji na ryju. W sumie tutaj też nie będę miał aż takiej koalicji na ryju. Mógłbym jeszcze trochę powalczyć, ale denerwuje mnie to. Oni mają... No mają małego generała, strasznie słabego, jeśli chodzi o artylerię, bardzo słaby generał. Wypadałoby, żeby ktoś tam podszedł i tutaj walczył. Nie, no nie chcę. Aż tak słabego to nie. Co w ogóle robi Kolonia, która jest moim sojusznikiem? W ogóle walczy z Bremmą. Czyli atakuje prowincje, które etnicznie należą do mnie. Ciekawe. To ja bym się może przeszedł tą 21, bym się tu przeszedł. Bo skoro nikt tam nie chce przejść, to... Jakaś tutaj... Aha, tutaj prowincja upadła. I Dalmacja też. No to teraz już bez wątpienia mogę sobie na coś pozwolić. A, nie zapominając oczywiście jeszcze o Austrii. Because he's don't want it. Nie chcą tego? Co za gnojki. Dobra, to ja dam to Austrii. Na pewno nie dam wam tego. Na pewno nie dam wam tego. Nie ma szans nawet na to. Ale wiesz, to co oni chcą, no na pewno, czekaj, teraz zobaczę, nie? A, i teraz Independence Granted by Ottomans, no ciekawe.
co, jak tego nie chcecie, no dobra, zobaczę likę, ale jeżeli tak, to ja wam, tego na pewno nie dam. Nie no, liki też nie chcecie, no to o co chodzi? Nie, to jak nic nie chcecie, to co? To o co chodzi w ogóle, nie? No ja mogę dać Sopron, tak? Ale wy nic nie chcecie, no to co? Obiecuję wam i co? No i jeszcze nie spełnię jakieś tam, że tak powiem, przyrzeczenia i zerwiecie ze mną sojusz. Chociaż to dla mnie nie jest żaden jakiś problem. Chociaż no, Austria jednak jest jakimś tam pomocnikiem, nie? Dobra, już się odwidziało im. Odwidziało im się, że mogą tutaj cokolwiek zrobić, więc sobie stąd poszli. A Litwa... Nie, Litwa chyba nadal jest w beznadziejnym położeniu. Dobra, czy coś jeszcze mogę wziąć? Bo tutaj już... Nie mam tą koalicję, nie? Ale to nic się nie pogniewa, jak jeszcze wezmę parę prowincji. Bekes. Najbardziej to bym się cieszył, gdybym właśnie wziął coś takiego, nie? Ale to, tego aż tak bardzo nie chcecie mi oddać. No takie coś też mogłoby być, bo tu jest fort, nie? Nie, tu nie fort. To gdzie jest fort? No to Peszt, bo ta stolica mi tak robi, nie? Te punkty mi nabija. Ale dobra, w każdym razie, dobra, nowe zamki. Aha, i tutaj teraz się okazuje, że znowu mam tą sytuację. Dobra, jeszcze popodbijam chwilę, bo w sumie mogę sobie zrobić 100%, tak? Warscora, więc nikt mi nie broni, bo jakoś się nie spieszę wybitnie. Może, no idźcie sobie stąd. A, bo jeszcze ta twierdza jest tutaj jakaś jedna. Dobra, i prestiż się przyda. Wow, co wy robicie na moim terytorium? Nie. Na coś takiego się nie zgodzę. O, wy dziady. No i dobra, no myślę, że teraz to już będzie easy, nie? No jeszcze trochę do tego, co chcę dojść. Brakuje mi jeszcze tylko tych dwóch prowincji, nie? Dobra, idę sobie tędy. Chociaż nie, bo tu będę miał przez rzekę. To lepiej jak pójdę do Spiszu i ze Spiszu. No dobra, już się skapnęli, o co chodzi. I tu Wolnian Separatist nadal, nie? No i świetnie. A spróbujcie tylko... A dobra, w sumie to jakby oni tam weszli, to ja... Almonus Religion. Dobra, no niech będzie, no co, Husis Tradition. Nie przeszkadza mi to. I świetnie, i teraz jeszcze ich zniszczycie. I tutaj zaraz przejmę. No już praktycznie mam 100%, więc raczej nie sądzę. No i właśnie. Dochodzimy do momentu, w którym mogę sobie zażądać wszystkiego. Tutaj nie no, za dużo, bo nie mam tyle warscora. Spoko. No ledwo 54%. No i podoba mi się, ten podbój mi się strasznie podobał, bo mam tutaj, jak widzicie, bardzo, teraz to jest z Brunswicku armia, czyli gdzieś stąd. To jest armia stąd, to jest armia z Budziejowic. No to jest armia z Pragi, dobra. No i akurat Węgry zaakceptowały peace, widzę. Że jakieś tam war repsy dla... No, czyli Węgry, można powiedzieć, że już upadły, nie? Nie oszukujmy się. Przez te całe duże moje podboje i przy okazji podboje... no, mogłem w sumie chwilę... A dobra, w sumie tak, co mają? 5 prowincji na krzyż teraz mają. Jeszcze pewnie są teraz supportowani przez Osmanów, nie? Wcale bym się nie zdziwił.
Nie no, Raguza i tylko... O, od razu sojusz z Litwą od razu jakby został rozcięty, nie? Teraz tutaj Beus. I muszę tutaj uważać, żeby mi tu nie wkroczyli nagle z buta, nie? Muszę tutaj gdzieś bliżej, w Krakowie może stanąć. Great news, tylko właśnie może... A to tylko minus 10, więc w sumie to nie jest dla mnie żaden problem. Mogę zaryzykować, szczególnie, że potrzebuję mieć tutaj protestantyzmu u siebie. A to, że tutaj się stało, to ja tu właśnie plus 2,5 irli, więc można powiedzieć, że część kapital do Sorgmony. Nie Sorgmony, tutaj Sorgmony. Kroatia! Czyli widzę, że Raguza jakby... Raguza zmieniła się w Chorwację, bo pewnie przez event, nie? No to ciekawie, ciekawie, powiem szczerze. Wow. Bo to na pewno nie przez buntowników, raczej przez event. Bo buntownicy to by przecież pozajmowali też moje terytoria, nie? Świetnie, w 15 minut podbiłem Węgry, nie? Niektórym ludziom to w ogóle zajęło parę wieków, nie? Tak jak Osmanom na przykład, tak w historii, że tak powiem, po prawdzie. 12 tysięcy manpowera. Okej, dobra, no, czyli mój wyczekiwany moment, że tak powiem. No niestety mi tutaj... zbierają mi tutaj... no... kory. No gdyby mi nie weszli na terytorium i postaliby tutaj trochę... Jeszcze mam minusy, ale to raczej nie przeszkadza. No, bez problemu, oni mają strasznie słabe rzuty kostką. Już teraz miał mocne. No, teraz mu trochę taką kontrofensywę zrobili. Ale wygram, bez problemu. No, a teraz Polska sobie będzie oczywiście wykorzystuje to, że ja tutaj pokonałem za nich buntowników. Fajnie. Fajnie, aż nawet im wyślę zniewagę. No co mnie to... co mnie to interesuje, sobie wyślę zniewagę. Gdzie tu było send? O, send an insult. Dziękujemy. Wysyłam zniewagę do Aleksandra I Jagiellona, bo mi tutaj mnie perfidnie wykorzystał. Mogę sobie na pewno na to pozwolić bez problemu. No i właśnie, już widzę no, Galicja, Wolynia w Przemyślu. No myślę, że jak zajmę, to na pewno mi się wydaje, że będą ci Wołynian separatist mnie tutaj dręczyć, ale Węgrzy myślę, że tutaj na pewno złagodnieją. No ale to w swoim czasie, w swoim czasie. Fajnie, będę mógł mieć jeszcze terytorium na południu, a się rozchodzić. No bo jeżeli, no tak naprawdę będą mieli już tylko sojusz z Chorwacją. To co mi to, co mi to szkodzi, nie? Tak naprawdę. Bo... no i na sprawę, jeżeli na przykład wezmą sobie z jakąś Francją. With Denmark? No na pewno nie. Na pewno nie. With Denmark. O, a mogłem w sumie wziąć, bo tu Szwecja ma wojnę o niepodległość z Danią, ale tu Dania na pewno jest potężna. W sumie nie popatrzyłem nawet. Wiesz, Dania nie ma 20 tysięcy, mogłem w sumie... a, mogłem brać. Teraz tak to straciłem tylko poparcie u mojego Frieslandowego. No to teraz będzie musiał o to zrobić. I zaraz będę musiał dobra, gate, zapłacę im. I tutaj kolejny National Tax Modifier, National Manpower, National Unrest. No manpower jest mi potrzebny, a taksy nie do końca. Zerwali ze mną? Nie, nie zerwali ze mną trade powera. No sami sobie ze wschodnią Fryzją wypowiedzieli im wojnę, a teraz jeszcze mówią, żebym ich bronił, nie? No to w ogóle gdzie jest logika?
Sister Heretics. Nie gadaj, że to są cichuzyści. Autonomy Decred jest local unrest. Właśnie, jak tam w mojej stolicy wszechświata? Jak tam moje kolonializm? Na razie w ogóle nawet nie rośnie ten kolonializm. O co chodzi? Muszę najpierw obczaić, o co chodzi. A potem będę się pytał. Kolonializm jeszcze nie dotarł, bo tutaj nie jestem blisko wybrzeża w sumie za bardzo. Tutaj jest jakiś kolonializm, ale no, Permonf to jest miesięcznie, czyli w 1530, za 6 lat dopiero miał kolonializm w Steid. No to dobra, straciłem sojusznika. Jakbym jeszcze tutaj sobie zerwał z Fryslandem Royal Marriage. Ale tak, żeby zachować ich poparcie, to by był biznes życia. Dobra, jakbym, czy już mogę w ogóle przejść na konwert? No mogę niby na protestantyzm, ale stracę 100 prestiżu, nie? Improve relation, national tax modifier. No dobra, ale to jeszcze nie teraz, nie? Bo to prawie praktycznie tutaj mam całe protestanckie, nie? Węgry. Są prawie całe protestanckie, czyli po prostu ogólnie Węgry chyba będą protestanckie, tak mi się wydaje. Austria nigdy w sumie nie jest protestancka. Dobra, następna będzie Polska, nie? Tylko, dobra, Dietmar... No to nadal tylko Dietmarschen, nie? No to o co chodzi, nie? No zaraz, tylko tutaj sobie odnowię jakieś claimy, bo w sumie na pewno mam tutaj koalicję. Nie, nawet nie mam koalicji, nawet oni się mnie tak boją, że nawet nie chcą zawiązać koalicji, rozumiesz? Nawet Pomorze nawet nie śmie w ogóle koalicji przeciwko mnie robić, bo jakby wiedziało, że jakby spróbowało chociaż koalicję przeciwko mnie, to ta 7000 żałosna armia zostałaby zniszczona, nie? Dobra, i tam kto tam jeszcze jest właśnie, wypadałoby z nimi improve relation zrobić. Improve relation, a jak nie odpowiedziałem na nich... A nie, to nawet da się odrobić. A od tych można byłoby sobie pójść. Tak, można byłoby sobie pójść. Żeby mieć jednego wolnego dyplomatę. Po to tylko, żeby móc wysłać im jakieś pieniądze. Po to, żeby zgodzili się na aneksję. Aha, bo skonwertowałem ich kulturę. To minus 110 trochę zepsułem w sumie. Dayforce, aha, no to słabo trochę, bo dopiero rocznie, nie? Musiałem zerwać wasalizację. 20% prestiżu i... Minus 2, no ale to po co mi wtedy byłby taki Magdeburg jako wasal, nie? Jakbym sobie zrobił za 25 prestiżu. No muszę mieć trochę zyskać trochę tego prestiżu, bo... tutaj mi... Trochę przez różne wydarzenia mi trochę tutaj zniszczyło reputacji. No, a jak widzicie moje tutaj... Dobra, zdejmę tutaj trochę tej inflacji. Mam tutaj bardzo dużo pieniędzy, nie? Zaraz też uda mi się... O, 70, zaraz Hungarian Separatist. Za 1,3 roku, ale raczej mi się wydaje, że już tutaj skoruje, nie? No nawet w tym roku, więc na luzie. Dobra, mogę już jeszcze porobić jakieś statki. Mam strasznie dużo... Teraz może jakieś karaki bym porobił. Jakieś karakale. No, tylko nie mam za dużo... No, wystarczy takich 5, żeby po prostu popodróżować sobie, poodkrywać jakieś tam terytoria. O, widzę, że tutaj już... już mi się tutaj coś pootwierało, jakieś horyzonty, tylko tutaj nie mogę nic, bo bym wysłał już od razu jakiegoś tego mojego kolonistę, nie? Żeby kolonizował te Jamajki, te różne rzeczy.
czyli mogę tutaj już... A to tak w sumie zrobię. Od razu już dam tutaj weapon jakieś, mogę chyba ulepszone jednostki robić, nie? Estate, o w ogóle Claire ma jakieś małe... Małą władzę, ale ostatnio dawałem prowincję Claire'owi, nie będę dawał Claire'owi, to są jak coś... W ogóle jak worek bez dna ten Claire, to ja nawet nie mam zamiaru takiego czegoś uskuteczniać, nie? Wolałbym sobie, o, takie coś bym sobie wolał zrobić i tyle. I od razu są uspokojeni. O, jakiś Polish Noble Rebels chyba. No. A i przenieśli stolicę z Dubrownika do Zagrzebia. No w sumie, bo co im to, jak mają to właśnie te wszystkie etniczne prowincje chorwackie, to co im to robi? Mogą się zmienić w Chorwatów, jak tylko chcą. 3,30 roku, no ale Wołynian separatist, bo jeszcze nie skorowałem. No, jeszcze separatyści z Nitry. Albo też jeszcze nie pogodzili z tym, że tutaj są jakieś nowe rządy, a nie węgierskie. Aha, właśnie, bo zaraz umrze ten papież chyba. Pius II, 58 lat. Mógłbym w sumie zainwestować w niego i mam teraz, ja mam teraz ile poparcia? 27%. Wypadałoby jeszcze trochę zainwestować, ale... Papal influence. Potrzeba. Bezzwłocznie. No jeszcze kolejną kulturę właśnie tutaj zabiorę Magdeburgowi, więc muszę z nimi zerwać w tą... No to zobaczę, zobaczę. A się, skoro skorowałem, to może w sumie dołączę je do cesarstwa? Czy to nie rozzłości jakichś moich... A w sumie to chyba nie. Przemyśl to pierwsza prawosławna prowincja, która została dołączona do cesarstwa. Patrzcie na to. Ej, Habsburgowie potężne terytoria teraz władają. No i teraz jeszcze cesarstwo ma jeszcze większe dzięki mnie tereny. Już prawie na całą Europę, za niedługo wyjdzie Renovati Holy Roman Empire, po prostu będę miał całą Europę będę mógł władać, nie? Oj Boże, Parkinson, sorry. No i mam tutaj 7 punktów i dlatego może właśnie, żeby polepszyć sobie z Frieslandem. Aha. To sobie z im tam dam cesarską łaskę. Raczej się nie zapowiada na to, żeby była zmiana władzy w cesarstwie rzymskim. Szczególnie, że tutaj nie dość, że mam dużą przewagę, to jeszcze raczej kto mógłby mi zagrozić? Pomorze? No Austria jeszcze rozumiem. Hesja. Austria. Anglia. Więc tak naprawdę byłoby tylko dwie na Austrię głosy, więc przy reszcie przewagi na przykład ewentualnej to właśnie ta Sabaudia, nie? Sabaudia to potężny jednak gość jest. Trzeba też będzie na nią uważać, chyba że Francja się nią zajmie. W ogóle chyba to będzie właśnie chyba następny kraj, którym będę grał. Francja, tak mi się wydaje. Ty, jak tam moje jakieś podboje? Tutaj mogę coś popodbić? No już Portugalia widzę, że tutaj ma zielone swoje terytoria. Tutaj chyba nikt nie rządzi, ale tutaj na pewno jest Portugalia. O, tutaj jest Portugalia, na pewno, patrz. Nie no, bez przesady, że stability mamy poświęcić. O, tutaj jakiś... O, krokodyl sobie siedzi, nie? O, tutaj tak samo. To na Florydzie? O, Trus i Poland. Świetnie, ty chłopie, to ja tylko już nic, tylko lecę po prostu na Polskę, nie? Na Polszę. Tylko czy ja mam tutaj buntowników, czy mi nie wybuchną na ryju? W sumie mogą mi wybuchnąć na ryju. I to wołyńscy separatyści, bo tutaj... Nie, węgierscy też są nieogarnięci za bardzo. A w Afryce? O, w Afryce mógłbym coś skolonizować może.
Aha, i dystans, okej. 325, czyli za daleko jest ta prowincja. Musiał być tutaj na przykład, nie? Albo coś, też tam tak daleko nie zrobię. W sumie nie wziąłem sobie kolonizacyjnych tych. Myślę, w ogóle Moskwa nie zajęła nic od Litwy, bez sensu. Nie podoba mi się to. Nie wziąłem sobie technologii administracji, znaczy technologii... No bo to jest tylko global setrel... No to są... Od 14 dopiero poziomu, to jeszcze długo, długo nie będę mógł kolonizować. Bo influencer, może złe te taktyki wziąłem, ty, to jest możliwe, mogłem w sumie wziąć, a nie ekspansywne. Dobra, ale to innym razem zobaczę. Te kolonizacyjne. Może jakieś kolonie to bym mógł przejąć, jakiś państw może, ty, to jest plan. Bo tutaj jak już odkryłem pierwsze terytorium, które mogę skolonizować, to go nie mogę skolonizować, na to wychodzi. Jest za daleko. Down. Może jakbym miał ten. No to coś odkryłem niby, a... Go to. Aha, tutaj dalsze. Ivory Coast też nie mogę, no przykro mi, serio. Już tak na wyciągnięcie ręki, a jednak nie mogę, nie? No to też Azory. No stolica Portugalii jest na Azorach? Nie. No patrzcie, co się w ogóle tutaj dzieje, to jest jakaś masakra. Co się dzieje w tej Europce w ogóle? No co to jest? La Maximiland Skoroński w ogóle, o co chodzi? O, tutaj też jakiś w ogóle bunt. W ogóle to wszędzie bunt i u mnie nie, no co nie? No to jest śliczne. Coś pięknego. Dobra, a co z tym klerem? Bo może dałbym jednak jakąś prowincję, bo już ma się, nie mogą doczekać, żebym im dał prowincję. Może bym dał im jakąś, nie, to jest jakieś złoto chyba. O, taką jak tą bym dał im prowincję. Już tak obok siebie. No, będą się na pewno bardziej cieszyć, jak będą obok siebie te prowincje, nie? Prezesie, co jest? A, bo oni chcieli tylko chyba przejść. Aha, no to widzę, że już dwie armie szlacheckie polskie tutaj pogoniły i chyba Polska upadnie i będą jakieś nowe rządy. Chyba, że ja ich łaskawie zaatakuję i łaskawie... nie, mają sojusz z Litwą. W ogóle o co chodzi, nie? O Boże, znowu mają sojusz z Litwą. Czyli teraz już nie mają unii personalnej, mają sojusz. No to teraz weszli na inny jakby poziom... stosunków. No ale teraz Litwa, widzę, że tutaj ma dostęp do Morza Bałtyckiego, do Morza tutaj do Morza Czarnego. O, converted religion to protestant. O, i bardzo świetnie. Protestant katolik. Aha. Ja nawet nie wiem, kiedy się przeistoczę. Bo Anglia, pamiętasz, że niedługo będzie w protestanckiej lidze. I wtedy mógłbym wziąć z nią sojusz, na przykład na taką Francję. Ale to w dalekiej też przyszłości. O, ja się zagadałem, a to już powinien być koniec, ale to jeszcze te statki może odeślę. Też nie, te statki to mogłyby być w innym porcie, bo to są duże statki, to niech będą w Lubece. Chociaż tutaj, bo lepiej nie w Lubece może. Lepiej, albo tutaj niech lepiej będą w ogóle. Bo... Ty, co to jest? During war we defendedly ported mission resume to ends. Aha, dobra, rozumiem. Mniej więcej pojąłem, o co chodzi. Dobra, mogę następne statki sobie rekrutować, ale to za 200 tych. No to dobra, to tylko jeden mogę sobie zrekrutować i dwie, albo lepiej może transport, chociaż galerę? Nie, dobra, nie, karawele, bo te lepiej, naprawdę lepiej moim zdaniem chyba te produkować. Dobra, i mam 9 sailorsów. No i nagle ta flota jakoś wygląda w miarę, ale to też nie jest, no w sumie prawie całe swoją możliwą flotę mogę mieć.
właśnie dlatego wypadałoby zająć Polskę, żeby zająć im Malbork, Warmię i Królewiec, żeby mieć tutaj jakiś dostęp do jeszcze do morza większy, bo zanim ja tu na przykład pokonam Węgry i Chorwację, to pominie jeszcze dużo czasu. Są jacyś też heretycy. Tutaj w Austrii też jacyś heretycy. W ogóle Lotaryngia i Palatynat mają wojnę. No to w sumie niech się tłuką. Badania też jakoś tak wzmocnione. A, to przez tą, że upadła Szwajcaria. Dobra, ale dobra, to już koniec w tym odcinku, bo już za długo to trochę trwa. Nie zapomnijcie o łapce w górę, o komentarzu, o subskrypcji, jeżeli jesteście pierwszy raz na tym kanale. No i do zobaczenia w następnych odcinkach. Cześć!